Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Pakulski, mam dzisiaj poniedziałek, 29 dzień maja. Zapraszam na poranny przegląd spółek. Sporo dobrego działo się na piątkowej sesji, zarówno na polskiej giełdzie, jak i na rynkach bazowych. Na naszym krajowym podwórku najlepiej spisywał się indeks polskich największych spółek, czyli WIG20, który zyskał na zamknięciu około 2,2%. To pozwoliło zamknąć się temu indeksowi blisko granicy 2000 punktów, która była testowana i przebita jeszcze w zeszłym tygodniu, ale równie szybko, co została przebita niedźwiedzie. Giełdowe niedźwiedzie doszły do głosu i sprowadziły indeks nawet poniżej 1940 punktów. Ostatecznie piątkowe zamknięcie przypadło na poziom 1984 punktów, a więc cały czas blisko tej bardzo ważnej psychologicznej granicy 2000 punktów. Na Wall Street piątkowa sesja przyniosła kontynuację wzrostów. Dow Jones oraz S&P 500 zyskały około 1%, a kolejną sesję najlepszy okazał się technologiczny Nasdaq, który zyskał ponad 2%. W weekend dowiedzieliśmy się, tak naprawdę z nocy, z soboty na niedzielę, dowiedzieliśmy się, że doszło do porozumienia między prezydentem Stanów Zjednoczonych a speakerem Izby Reprezentantów w kwestii zwiększenia limitu zadłużenia. Zadłużenia, które w Stanach wynosi ponad 31 bilionów dolarów. Jeżeli nie doszłoby do tego porozumienia, to jeszcze już na początku czerwca tak naprawdę Stany Zjednoczone mogłyby ogłosić niewypłacalność. Ale porozumienie to jest jeden element, to porozumienie musi jeszcze zostać przegłosowane w kongresie, a dni już jest całkiem niewiele, ale oczekuje się, że rzeczywiście powinno się to udać. Nowy limit zadłużenia ma zostać między innymi zamrożony do stycznia 2020 roku. Więcej szczegółów na pewno będziemy poznawać w momencie i w czasie, kiedy, jeżeli oczywiście kongres przegłosuje pozytywnie zwiększenie tego limitu. A dzisiejszy komentarz rozpocznijmy od Bogdanki i zarządu tej spółki, który rekomenduje wypłatę 2,58 zł dywidendy na akcję. Łącznie na ten cel ma zostać przeznaczone prawie 88 milionów złotych, a drugie 88, ponieważ zysk netto za 2022 rok wyniósł niecałe 176 milionów złotych, a więc drugie 88 milionów złotych trafiłoby na kapitał zapasowy. Spółka też podkreśliła, że ceny węgla w kolejnych latach raczej nie będą spadać, powinny się stabilizować na bieżącym poziomie, czyli mniej więcej takim, jakim mamy obecnie w 2023 roku. Spółka też podkreśla, że produkcja węgla w bieżącym roku ma być zgodna z wcześniejszymi zapowiedziami, czyli 8,3 miliona ton. Ciech zapowiedział, że przeznaczy na inwestycje do 600 milionów złotych, 500 do 600 milionów złotych w 2023 roku. Przede wszystkim spółka myśli o utrzymaniu swojej pozycji rynkowej w obliczu trudnej sytuacji makroekonomicznej. Inwestycje mają też poprawić efektywność produkcji czy wprowadzić do oferty nowe produkty. Ciech ma także szukać nowych źródeł surowców w takich krajach jak Chiny czy Indie. Wreszcie spółka prognozuje, że skonsolidowany wynik EBITDA w bieżącym roku wyniesie od 860 do 920 milionów złotych. Mercator Medical przekazał dwie istotne informacje po zamknięciu piątkowej sesji. Po pierwsze, zarząd rekomenduje wypłatę 2,50 zł dywidendy na akcję. Na ten cel ma trafić 23,9 miliona złotych, czyli praktycznie cały ubiegłoroczny zysk netto. Druga gorsza informacja to skorygowanie szacunkowych wyników za pierwszy kwartał 2023 roku. Obecnie okazuje się, że strata netto ma wynieść 18 milionów złotych, a nie 14,6, jak jeszcze niedawno zakładano, a strata skorygowanej EBITDA 25 milionów złotych, niedawno jeszcze szacowano, że to będzie niecałe 18 milionów złotych. I na koniec Mirbud, który zapowiedział, że spodziewa się porównywalnych wyników w 2023 roku w porównaniu do roku 2022. Portfel zamówień grupy na lata 2023-2026 wynosi na koniec marca ponad 5 miliardów złotych i grupa chce utrzymać
portfel zamówień mniej więcej na tym poziomie. Ostatnio spółka też poinformowała, że złożyła najkorzystniejszą ofertę na budowę odcinka drogi ekspresowej S19. Wartość zaproponowanego kontraktu bądź umowy wynosi około 1,3 miliarda złotych. Mirbud czeka na rozstrzygnięcie w tej kwestii. Spółka m.in. zakłada, że spodziewa się zwiększenia udziału budownictwa drogowego w portfelu w kolejnych kwartałach. Wszystko, co przygotowałem dla Państwa dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę. Na koniec prosiłbym o zapoznanie się z informacją prawną. Przypominam, że inwestowanie na giełdzie jest zawsze związane z ryzykiem. Życzę Państwu udanego dnia i do usłyszenia.